To 24 volt? No. Kurwa, jego mać. Witam wszystkich koloniów, Kopcy i Dryna. Mianowicie, żebyśmy żyli 100 lat i... A, i co jeszcze? Żebyście kopcali mi różne trunki i żeby było okej, no. Będziemy dzisiaj piwa regionalne testować przez pana, który bardzo go lubię, szanuję. No nie wiem, kto to za gościu, ale no już go lubię, bo trunki przesłał, no. Żeby tak było na zawsze i żebyśmy... I okej, możemy... O, 24 volt, o, co będzie super. O kur, zapiał. Promator czy coś takiego, no. No, smak piwa, no, ale super. A, fajnie pachnie. No, ale się ładnie pieni. Jakby kawa, ale no, zaraz zobaczymy, no. Zdrowie, panowie i panie. Dobre. Smak jakby troszkę kawy, ale idzie głowę, no, jakby nie było. Nie czuć, bo to jest bardzo łagodne, co tu jest napisane, ale bardzo dobre jest. No może zobaczymy później, co mi w głowie wykaże. A może ktoś widział, jak okiem się otwiera? No. O kur... Jeszcze jednego sobie sypnę, żeby dobrze mówić i mianowicie podziękować. A było częściej, żeby ten gościu jeszcze 1000 lat żył. Gicio. O, częstujemy kolnego browarka. Komias, coś takiego. A. Coś zajeżdża mi jakby perfumy. Pijana jak pijana, no. Jakby baba pijana. Za co pijemy? Na krzywy ryj pijemy. Lubię żartować. Lepiej żartować niż orować. No, jakoś. No, no. Chodziłem na truskawki. Lubiłem rozbawić towarzystwo. No, nad koło mnie chcieli zbierać, bo lubiłem jakieś dowcipy, kawały. I żeby w razie bym umarł, to by mnie dobrze wspominali. No. Zdrowie. No i dobre. Gorzkie jest, czyli że jest gorzkie, no, ale jest bardzo dobre, które możemy do obiadku sobie tam strzelić drinka do jakiegoś schabowego, chociaż ja za bardzo za zupami tam nie jestem, ale bardziej za pięknymi dupkami. Złoty strzał, jeszcze coś takiego nie piłem, kurza. Złoty strzał, czy to jest złoty szochy, czy co to jest? Jakoś zaraz zobaczymy, no. Z etykietki ładnie wygląda, no ale zobaczymy jak dalej. Zaraz konsumujemy. Kolor jakby szochy, ale no zobaczymy. Siemanko, panowie. Paznokcie mam zabrudzone przez te truskawki, no, ale nikt nie będzie się gniewał. Nie, dobre. Przepraszam, mi się troszkę tak odbiło. 8,4 volt. Bo nalewki mają niby tam 11 volt, ale wątpię w to, że on ja wypijam 3-4, idę prosto jak strzała do domciu. No taki wypiłbym ze 6 czy 8, by mnie troszkę miatało. No rzeczywiście, czuć to jest aromat, goryczkę i tam jakieś, na pewno jakieś tam są inne, jakieś jeszcze składniki. Proszę państwa, które byście sami jednęli takich kilka trunków, że do obiadku, czy tam do kolacji, czy do innych uroczystości. Wypić sobie, szanować się i jeden drugiego, żeby kochał, lubił, szanował, no. Imperium? Zaraz zobaczymy, to coś to będzie. Atakuje chyba, no. A, żeby to piwko mnie nie zaatakowało. Na mózgownicę. Kolor jest wspaniały. To jest niebowzięcie pomarańczowy. No, zaraz obadamy. Mianowicie to jest bardzo gorzki. Jebuska nachmielona i czuć goryczą. Lepiej zamiast tego to do tego dolać spirytusu, bo to bardziej twarz wykręca niż bym się napił spirytusu. No, no bo rzeczywiście tak, no przecież kur zapią. No. Bo niektórzy lubią gorycz, nie? Ale
raczej lubię smak spirytusu. Szklanę spirytusu wypiłem, a nie widziałem, a to wtedy miałem 16 lat. Nie wiedziałem, że to spirytusa. Takie dwa bombony by wyskoczyły, no łzy. Ostatnie piweko testujemy. Porter. Z tych truskawek też mi paznokcie bolą. Kolor jakby kawa. Ciorno jak ziemia, psia kość. To jasnego grzyba, co to jest? No. Więcej pian niż piwa. Chluściem, aby nie uściem, no. O ja pierniczę. Smak też jest kawy. Ale nieistotne. Ważne, że procenty są. Kopię w głowę. Trzeba wypić, bo to nie radzę zamknąć ją. Zdrowie tego, co gorzowa jego. Nie ma co pierdolić, wzdłuż szopić. Siamanko. Miód w gębie. Jest dość dobre. O, jeszcze jest. Puszeczkę mogę zabrać na ząb, bo 54 puszek na kilogram chodzi. O kurde. Ja ustalam według smaku, ale wolty są bardzo istotne, bo niektórzy patrzą o ilość, ale chodzi o jakość, o smak. Co z tego, jak będzie miało to 2% czy 1%, aby się napić i pełny brzuch. Później o majty się oszczasz. A tamto ma 10, to komet. O, to trzeba przedstawić. Pierwsze to piwo jest bardzo mocne. Drugie, a tamto. Chociaż piwo to dla mnie jest i tak chuja warte, i tak chuja warte. No. Najbardziej to spirytus. No. Jak golniesz, to chociaż rozluzowany jesteś. Chociaż kilka razy piłem spirytus, to do domu nie mogłem dojść. Nie mogłem, panowie. A panowie, panie, mówcie, że moja czuska i wątroba by trzymała, żeby kolejne filmy. Siema, do reklamówki ładujemy. No. Dobra, kończymy. Okej. Okay. Czy rozgadałeś? Końca nie było. I gada, i gada.